Dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco i serdecznie. Nawet Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem szczęśliwy. I myślę, że Państwo za moment również będziecie szczęśliwi, bo wkraczam w taki moment, w którym przekonuję się, że młodzi ludzie, którzy mają pasję, którzy chcą grać, którzy rozwijają swoje muzyczne uzdolnienia, według mnie stają się coraz lepsi. Nie tylko muzycznie, ale duchowo. Muzyka jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Muzyka pomaga rozumieć świat, muzyka pomaga zrozumieć samego siebie i muzyka jest również elementem, który łączy ludzi. Jej szlachetność powoduje, że my się razem inaczej siebie postrzegamy i chcemy ze sobą być i przebywać. Akademia Muzyki Paderewski Symfonii Orkiestra Szkoła Muzyczna, czyli inny wymiar edukacji. To chciałem powiedzieć. Tu pokazuję Państwu plakat informacyjny, ale o tym będziemy rozmawiali na pewno w późniejszej części spotkania z młodymi ludźmi, których bardzo serdecznie witam, mówiąc im dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A możecie głośniej powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry. No tak. Kochani, przedstawcie się, powiedzcie, na jakich instrumentach gracie. W dalszej części na pewno zapytam Was o to, czym jest dla Was muzyka. Bardzo proszę, zaczynamy. Proszę uprzejmie. Mam na imię Karolina Doroszkiewicz i gram na skrzypcach. Mam na imię Alicja Piłat-Jurczyk i gram na skrzypcach i śpiewam chórze. Nazywam się Olena Kuszyna i gram na skrzypcach i śpiewam chórze. W chórze. Tak. Mam na imię Liwia Krupiński, gram na skrzypcach i śpiewam w chórze. Mam na imię Oliwia Osika, gram na skrzypca i fortepian, na dodatek śpiewam w chórze. A mam na imię Eliza Hasak i gram na skrzypca i na pianinie. I teraz koledzy, pozwólmy kolegom się przedstawić, bo oni tam... Bardzo proszę. Mam na imię Konrad Radecki, a gram na skrzypcach od 10 lat i śpiewam też w chórze. Mam na imię Julian Czysz, gram na skrzypcach i śpiewam w chórze. Mam na imię Józef Eliakin, gram na skrzypcach 5 lat i na pianinie 8 lat. Mam na imię Karol Szymański, gram na skrzypcach i na pianinie. Nazywam się Karol Turbiarz i gram na pianinie od 13 lat. Fantastycznie. Przekażmy teraz mikrofon dziewczętom tutaj na dół. I teraz tak, urzeka mnie i nie tylko mnie, ale również telewidzów, absolutnie jestem o tym przekonany, urzekają mnie te kostiumy. Już nie mówię wasza młodość, bo wiadomo, ale te kostiumy piękne. Wiem, że byliście na Festiwalu Muzyki Dawnej w Kaliszu, tak? Tak. Wyglądacie rewelacyjnie, naprawdę. Jeszcze byliście w Nowym Targu, tak? Powiedzcie, co te spotkania wam dają? Proszę bardzo, która chce z dziewcząt powiedzieć? Pierwsza. Mi się bardzo tam podobało, bardzo dużo się nauczyłam i bardzo fajnie mi się grało. To samo, co Oliwia powiedziała, tam naprawdę było wspaniałe. Tam wszystko było, w Warszawie, Kalisz, na dodatek Nowy Targ. Mhm. To cała wycieczka była, wiesz, edukacja i aha, później też wspomnienia. I praca też, prawda? Praca, naprawdę, no dużo pracy to było przed i... Na przykład w Kaliszu dużo graliśmy, śpiewaliśmy, tańczyliśmy nawet. To wspaniałe. Jak ja poleciałam do Kaliszu, tak dużo się nauczyłam. I naprawdę jak... Oh my God. Przepraszam. Ale widzę, że jesteś wzruszona, że to wspaniałe... Bardzo... To był wspaniały czas. Ja powiem ci jedną rzecz, wiesz, ja rozumiem twoje wzruszenie. Bo ja do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś pojechałem na obóz w Pieczarkach koło Giżycka i tam było spotkanie z zespołem Gawenda, chóry i najgorszy był moment takiego rozstania się i rozjechania się. Koniec obozu, nie ma nic, tylko te namioty zostały i zostały te nasze zauroczenia wspólnie. Dziś już rozstania przyszedł czas i żeśmy śpiewali i tak dalej. Ja myślę, że tobie o to chodzi, że przyszedł taki moment, że trzeba się rozjechać, prawda? To miałaś na myśli, prawda? Tak.
Bo przyjazd to sobie tak ćwiczymy, rozmawiamy, a raptem jakaś chemia się pojawia w nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta muzyka jest rzeczą najważniejszą, częścią naszego życia i teraz trzeba pojechać i się być może spotkamy, być może nie. Tak to odebrałaś? Tak. Dlatego się wzruszyłaś. Piękne. A ty? O, ja jeszcze nigdy nie poleciałam do Polski. Ale polecisz. Tak, na kostium pewno. Masz, pięknie wyglądasz, także na pewno pojedziesz na następny spotkanie w Kaliszu, spotkanie z muzyką dawną, tak? Bo tak się to nazywało. Tak. Koledzy z tyłu, nie wiem, czy tak samo wrażliwi, czy jak to było, powiedz? Te spotkania w Polsce dają nam to, że spędzamy więcej czasu ze sobą i przede wszystkim zwiedzamy też. Zwiedzaliśmy Pałac Królewski w Warszawie. Muzyka i zwiedzanie, tak? Tak jest. A chciałem też powiedzieć, że dużo nauczyliśmy się ze strony muzyki, ale też było to super, że mogliśmy się wszyscy razem być właśnie ze sobą i naprawdę staliśmy się jak rodzina, jak byliśmy w Polsce i też poznaliśmy dużo innych dzieci z całej Polski, z całego świata tak naprawdę. Więc to też było bardzo fajne przeżycie, że mogliśmy tyle nowych znajomości zawrzeć. Kolega? Na obydwu wycieczkach było bardzo fajnie, dużo nowych ludzi poznałem. Jak byliśmy w Nowym Targu, grałem z orkiestrą po raz pierwszy taką pełną i było po prostu bardzo fajnie. Ogromne przeżycie, prawda? Tak. Jak się gra z pełnym składem orkiestrowym. Ja nie byłem w Kaliszu, ale w Nowym Targu też, który był kilka miesięcy później i naprawdę bardzo mi się podobało. To była jedna z moich ulubionych wycieczek, zwłaszcza, że to było zaraz przed pandemią. Naprawdę było fajnie, uczyliśmy się, graliśmy razem z ludźmi z Polski oraz ze sobą. Naprawdę podobało mi się. Ponieważ mówisz takim romantycznym głosem i w pewnym sensie taką zadumą pewną, mam do ciebie pytanie, kto jest twoim idolem, jeżeli chodzi o muzykę? Inspiracja? Chodzi o kompozytorów, czy tak, może... Tak. Na pewno Chopin jest... moim ulubionym kompozytorem. Chociaż też słucham innych, ale naprawdę, jak słucham Chopina, to zawsze jakby wracam do jego muzyki, najbardziej mi się podoba, więc... No proszę. Coś masz takiego w głosie, że myślę, to musi być Chopin. Udało mi się, trafiłem. 13 lat w końcu grasz. Tak. Mhm. Dobrze, i teraz wiecie co? Ja bym chciał, żeby dziewczyny powiedziały, jak to się dzieje, jak często ćwiczycie i czy to jest wam potrzebne, a co się dzieje, kiedy tej muzyki jest brak, z różnych powodów. Czy instrument jedzie na wakacje, czy instrument odpoczywa, a wy jedziecie na wakacje, jak to jest? Szczerze, proszę bardzo. Ja ćwiczę codziennie i bardzo lubię ćwiczyć, daje mi to taką radość, a jak nie ćwiczę, to mi tak brakuje czegoś, aha, że po prostu tak się nie czuję, tak jak zawsze się czuję. Czyli innymi słowy, budzisz się rano, mówisz, pogram sobie, jak nie pogram, mówię, Boże, kochany, muszę wrócić i sobie pograć. Coś na takiej zasadzie, prawda? Jest jakaś siła przyzwyczajenia, może nie tyle nawet przyzwyczajenia, ale pewnej takiej, słuchajcie, duchowej potrzeby. Bo to już się staje częścią was, prawda? Muzyków. Ta muzyka jest mi potrzebna, psiakość, przepraszam za brzydkie słowo. Jest mi potrzebna, ja po prostu muszę to zagrać, ja muszę to na nowo. Czy wy doszukujecie się w muzyce takich elementów, które wy chcecie od siebie przełożyć na kompozycję, która jest? Bo w muzyce oprócz nut zagranych jeszcze są tak zwane te fermaty, które są potrzebne czy niepotrzebne. Czyli innymi słowy chcecie przekazać siebie w muzyce. Jak ty to odbierasz? Znaczy muzyka to jest jakby, wiesz, matematyka czy inne przedmioty, że musisz umieć coś, znaczy musisz wiedzieć co inni, ale jak czytanie czy pisanie, to też musisz dać emocje i twoje, wiesz, myśli i tak dalej, żeby było jakby żywe, bo muzyka żeby jest... to było twoje. No właśnie, to musi być jakby balans oba, dla mnie znaczy. Nie, mówisz rzeczy, których ja się dowiaduję, a gdyby potwierdza się to moje myślenia, dzięki temu, że ty na bieżąco ćwiczysz, to ja wiem, o czym ty mówisz i wydaje mi się, że teraz bardziej rozumiem. No. Dziękuję ci bardzo za to. A co wy pozostałe dziewczyny? Chcesz coś powiedzieć? O, nie, to
To samo jak... Zgadza się, to powiedz, tak. Zgadzam się. Zgadzam się. Koleżanka obok. Tak, próbuję ćwiczyć codziennie. Aha. No bo widać, jak pójdę na lekcję i pani nauczycielka, pani Basia, widzę, że nie ćwiczyłam, no to chcę być, to nie robię tak, ale robię to na siebie, żeby mogła być szczęśliwa z czym, co gram. Nauczyciela się nie da oszukać. Ja kiedyś, jak chodziłem na lekcję śpiewu i tam opuszczałem te lekcje i zawsze, jak się spóźniłem 5 minut, to już przede mną był kolega Jurek Jeszkę, który, ja biegam po schodach, słyszę, do re, mi, re, kurde. Był na ten... I nie byłem na paru lekcjach, mój profesor Muszyński mówi, ja zaczynam śpiewać, on mówi, oj Arsenowicz, zardzewiałeś, gdzie ten głos i tak dalej, ja rozumiem, o czym ty mówisz. Koleżanka? Ja też codziennie ćwiczę jak Livia, ale widzę, że jak ja nie ćwiczę, nie mam tak dużo radości jak ćwiczę, jak, nie wiem, no to... No bo to czujesz, że stać się na więcej, tak. A jak odpuścisz, tak powiem kolokwialnie, to wtedy... No to, nie wiem, stresuję się więcej, no bo jak gram na skrzypcach, tak nie stresuję się, jest taki, nie wiem, jak to powiedzieć, taki luz, jak wiem. Gram. Mi lepiej się, nie gra wiem, jak... życie jest lepsze jest z muzyką. A jak jest z tobą? Więc ja normalnie ćwiczę po szkole, jak skończę wszystkie moje zadania. Czasami, wiesz, ćwiczę więcej, czasami mniej. Ja też tak samo, tak jak Alicja, ja dużo się bardzo stresuję, jak ja gram. Normalnie jak są egzaminy albo jakieś koncerty, więc widzę, jak więcej ćwiczę, to nie stresujesz się tak bardzo. Ty masz ciekawy głos. Czy ty śpiewasz, czy nie? Nie. Ale powinnaś, bo masz ciekawy głos. Ale dziękuję. To musisz się decydować, taki masz altowy głos. Słuchajcie, ja powiem wam tak, bo kiedyś wielki Artur Rubinstein powiedział, że jak ja nie ćwiczę tam 2 dni, to czują to moje palce. Jak nie ćwiczę 4 dni, to widownia to czuje. To, co powiedziałeś, że jeżeli nie ćwiczysz, nie czujesz się pewna, prawda? Tak. To nie jest tak, że inaczej to wszystko wykonujesz. A jak ćwiczysz, bo jest to potrzebne, to jest to same, to jest wasze, to wtedy i muzyka zaczyna wędrować z wami, a widz, my słuchacze i widzę, od razu to odczujemy. Oglądaliście może któryś z tych z fragmentów konkursu Chopinowskiego? Czy nie udało wam się? Bo to było w różnych godzinach, ja wiem, to było w różnych godzinach, to nie jest takie łatwe. Co innego, kiedy się w Polsce na bieżące 13 to 13, a tu są godziny do tyłu i tak dalej, ale co chciałem powiedzieć, tam były takie momenty tak nieprawdopodobne, pewnej techniki wypracowanej, wy doskonale o tym wiecie, bo macie wspaniałych nauczycieli, profesorów, i dążycie do jakiejś pewnej takiej dojrzałości muzycznej, a potem do jakiegoś kunsztu muzycznego. Bo najpierw to się dzieje tu, a później to się dzieje tu, a potem to przechodzi na widownię, prawda? Koledzy mają te same odczucia. Powiedzcie bohaterowi, jak to z tymi ćwiczeniami jest u was. Ja ćwiczę codziennie i codziennie jak ćwiczę, to mam jakiś cel. Muszę coś na przykład doćwiczyć i powolutku to idę do doskonałości. Tak. I jak pan powiedział, to nie jest tylko rutyna, to też jest w duchu i to jest potrzebne, żeby ćwiczyć codziennie. Czyli to nie jest to, że ja muszę być szybki, tylko ja muszę zrozumieć, dlaczego mam być szybki. Chyba... Nie tylko dlatego ma się być szybkim, trzeba zrozumieć, jak być szybkim, gdzie palce muszą iść, kiedy i jak. No, wydaje mi się, że o tym samym mówimy, tylko może ja zbyt zawilę. To musisz mi wytłumaczyć teraz, przepraszam. Bo ja miałem na myśli to, że musisz pokonać pewny próg potrzebny w wykonaniu utworu ze świadomością, dlaczego to robisz, prawda? Właśnie. Mhm. To tu się zgadzamy w tym momencie. Koledzy, jak jest z wami? Znaczy, dla mnie czasami ćwiczenie to jest, jak jestem bardzo zestresowany i poćwiczę tą godzinę czy więcej, to po prostu jestem taki bardziej zrelaksowany i no. Rozumiem. To ci pomaga po prostu. Tak. Muzyka. Ja tak samo staram się ćwiczyć codziennie. W większości czasu udaje mi się ćwiczyć codziennie. Są niektóre dni, które się nie udaje, ale zawsze jak ćwiczę, to ćwiczę jakby like with a purpose. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Mm-hmm. Ale żeby coś się nowego nauczyć, a nie tak po prostu grać, żeby grać. Czyli masz jakiś cel po prostu, żeby poznać utwór kolejny i
po prostu być w tym utworze tak, jak to powinno brzmieć, tak? Tak. No, chciałem powiedzieć, ćwiczenie może być czasami dość trudne. Oczywiście można czerpać radość z ćwiczenia, ale często jest dość trudne te godziny, dwie godziny dziennie każdego dnia ćwiczyć ten sam utwór albo wiele utworów. Ale zawsze na końcu, jak już tą pracę skończy i zagrało się koncert, zagrało się egzamin, zdało się na A, to wtedy jest ta wielka satysfakcja. I ja myślę, że jak to się raz robi, jak się wiele razy zagra koncert, zagra egzamin, to wtedy staje się łatwiej i łatwiej ćwiczyć, dlatego że wie się, do czego się dąży, prawda? Wie się, ma się cel, tak jak właśnie Jurek mówił i wszyscy mówili. A refleksyjny Chopin co powie? Ja powiem tak samo, że często jest tak, że ciężko jest wytrwać, ćwiczyć bardzo systematycznie. I czasami naprawdę trzeba włożyć w to ciężką pracę, ale później na końcu jest z tego satysfakcja. I też jest taka satysfakcja, że czasami jak się gra na scenie już, jak jest gotowy produkt, to można coś dodać od siebie takiego, zaryzykować trochę, dodać trochę takie jakby swoje... Kawałek duszy, elementy tak, siebie, tak? Tak. A powiedzcie mi jedną rzecz, czy trudno wam zrozumieć kogoś, kto nie rozumie muzyki? Są takie sytuacje? Bo wy już cały czas jesteście w sferze muzyki, prawda? Ona wam towarzyszy, kładziecie się spać, wstajecie. I cały czas jest coś takiego, wy jesteście w tym, że tak powiem, pięknym uniesieniu muzycznym i wasze, odnoszę wrażenie, że wasze serce inaczej bije niż inni, tak sobie myślę. Natomiast spotykacie się z kolegami, przyjaciółmi, którzy nie jest im to potrzebne. Czy wy uważacie, że to jest w pewnym sensie, nie chcę kolokwializmu takiego użyć, pewne skrzywienie z ich strony? Czy wam jest ich żal, czy wy ich rozumiecie? Jak to jest? Bo wy już nie możecie bez muzyki istnieć, tak myślę. Jest to niemożliwe, prawda? A jeszcze dodam jedną rzecz. Pięknie mówicie po polsku wszyscy. I teraz, no, naprawdę, bo ja mam świadomość, że chodzicie nie tylko do polskiej szkoły, nie tylko w Paderewski Symfonii Orkiestra, Akademia Muzyki, tylko oprócz tego mówicie w innym języku, prawda? I rozumiecie ten język. Czy muzyka, którą gracie, bo przecież różnych kompozytorów gracie, to gdzieś jest tak jednak, że tu jestem Polką, Polakiem. Jak to jest w ogóle? No zawsze wszystkie, ja lubię wielu kompozytorów, ale jak się gra polskiego kompozytora, na przykład Chopina, Grażyny Bacewicz, takich wszystkich kompozytorów, Henryka Wieniawskiego, to jest takie poczucie, że... Mój. Tak, właśnie, dokładnie, że gra się coś, co Polak napisał, prawda? I to jest bardzo szczególne uczucie, bardzo to fajne. To cię uskrzydla bardziej, że musisz więcej uwagi muszę poświęcić i tak dalej tej muzyce? Bardzo możliwe, że tak jest właśnie. Tak, tak jest, tak, prawda? Tak mi się wydaje. Czasami. Mamy jakiś taki lokalny muzyczny... rozumiesz, patriotyzm muzyczny, nazwijmy tak, może to nie jest stosowne słowo, bo muzyka jest piękna bez względu na to, kto ją napisał, ale to powiedziałeś interesującą rzecz, że jednak jak polski kompozytor, kompozytorka, to wtedy jest to wszystko inaczej. Poza tym ja odnoszę wrażenie, jak wy tu rozmawiacie, czy wy gracie swoim rodzicom na przykład, budzicie ich o drugiej w nocy, mówi, słuchajcie, jest coś takiego? Poważnie? Ja nie. No, myślę, że rodzice często słyszą, jak ćwiczymy i już mają dość tego grania bez przerwy. Słuchajcie, jest taki film, nie wiem, czy widzieliście, Amadeusz. On dotyczy Amadeusza Mozarta. I on już tak daleko poszedł w kierunku muzyki, że jak do niego teściowa przyszła i coś mówiła mu, jakieś uwagi mówiła, to on nie słyszał, co ona mówi, tylko słyszał muzykę. Ona do niego ta-ta-ta-ta-ta, on tak ta-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 ta. Po prostu to było tak komiczne, że nawet jak mamusia do niego coś tam mówiła, to on to słyszał nuty. Nie co ona mówi, tylko wiesz, tylko nuty. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. To jest coś takiego, że człowiek już przechodzi na tę drugą stronę. Dziewczyny, co chcecie jeszcze dodać od siebie? Z wami się tak pięknie rozmawia, jak mu tu być, żeby nie rodzice i tu pani Basia i operatorzy, to bym tak zrozmawiał, bo mam taką przyjemność rozmawiania z wami. No, Gaduliska, powiedz coś. Czasami to, co Kona powiedział i co pan powiedział, jak słyszę się piosenkę na radiu, to próbuję palcami tak sobie zobaczyć, jak to by było grać na skrzypcach. Od razu to tego, tak? I czasami nawet próbujemy zagrać takie znane piosenki na skrzypcach. Ale patrzcie, czy ta muzyka, ta współczesna, która się pojawi, nie wszystko, ale nie odnosicie wrażenia, że jednak
ona jest taka, z mojego punktu widzenia, bo ja jestem takim człowiekiem, który się urodził chyba trochę wcześniej niż wy. Może. Ktoś powiedział może? W każdym razie, jak ja sobie przypomnę te grupy takie muzyczne, Led Zeppelin, Deep Purple, The Beatles i tak dalej, nie wiem, czy to znacie w ogóle? Tacie? Tak, Beatles. Wow, okej. W każdym razie, i słucham tą współczesną muzykę, ja mówię, o co im chodzi, ludzie kochani. Nie tylko, że tam tekstu nie ma, bo dla mnie w muzyce, w piosence jest ważny tekst. A tam nie ma tego tekstu, jakieś takie głupawe teksty, zgadzacie się ze mną czy nie? Tak. Tak? Bo jak ty mi powiedziałaś, już nie pamiętam, która... Ja mówię, jak tam chłopaki, która mówi tak, nuda w tych telefonach. Cały czas tylko nie... Oni rzeczywiście są tacy nudni, czy są fajni? Lepiej nie grają, tylko nic nie mówią, tak? Tak. Słuchajcie, kogo chciałbyście pozdrowić? Kogo chcielibyście pozdrowić? Bo już nie chcę was zamęczać dzisiaj specjalnie. Macie jakieś specjalne życzenia, chcieliście przekazać za pomocą... Nie? Chłopaki, wy nic? Nie chcecie nikogo pozdrowić. Nie nikogo pozdrowić? No jak już mam szansę, to chciałem pozdrowić rodziców za to, że mi dają możliwość chodzić do szkoły i w ogóle całą rodzinę w Polsce, babcie Lenie, wszystkich. Chciałem pozdrowić wszystkich nauczycieli, że tak ciężko pracują, żeby nie tylko robić akompaniament dla nas, że uczą nas. Ja tak samo jak Juziu, bardzo chciałem pozdrowić nauczycieli z Akademii Muzyki PASO. Bardzo ciężko pracują, często zostają po godzinach, żeby pomóc coś, czy żeby akompaniament zagrać. Ja to samo co tutaj Julian, bo czasami jak się widzi to, co nauczyciele dla nas robią, to no naprawdę respekt. Że oni mają cierpliwość. No. Też chyba chciałbym pozdrowić nauczycieli, podziękować oczywiście. Skoro mam okazję, to też chciałem pozdrowić siostrę i rodziców. Dziękuję. Teraz dziewczyny. Tu koleżanka bardzo często mówiła, przerywała nam wszystkim. Dajmy jej szansę. Chciałam pozdrowić nauczycielom i pani Pola, ale nie jest tutaj teraz. Się dowie, mów śmiało. Tak, i bo tak, tylko to. Tak jak reszta. Chciałam pozdrowić wszystkich nauczycieli tutaj w PASO. No, one zawsze robią wszystko dla nas, żeby my wiedzieliśmy, jak grać muzykę i instrumenty. I jestem... Jak rozumieć świat i życie, no być lepszym człowiekiem, że, prawda? Jesteśmy szczęśliwi, że one mogą uczyć nas. I na dodatek chciałam pozdrowić całą rodzinę, rodzice, babci i dziadka i wszystkich. Chciałam podziękować nauczycielom, że nas uczą muzyki i że nas kształcą w lepsze ludzie codziennie. I tak. Studentów, że tak dużo pracy dają do tej muzyki i też moje rodzice, mój brat i moje babcie i dziadek. Mm-hmm. Pozdrawiam koleżanki i kolegi, że grają że grają z nami, przepraszam, i że mamy tak fun tutaj w PASO. Nie tylko gramy na skrzypce i uczymy jesteście się, ale tak jesteśmy... Rodzina, tak, jesteśmy rodzina muzykalna. Taka, mm-hmm. Jesteśmy wielką rodziną. Tak, chciałam pozdrowić moją rodzinę i też wszystkich, którzy idą do PASO, no bo naprawdę jesteśmy duża rodzina tutaj. No, ja chciałam pozdrowić wszystkie moje koleżanki, bo ja zawsze jak idę na orkiestrę albo na próby, to zawsze się cieszę, że mogę mieć ten czas z moimi koleżankami. I też by chciałam pozdrowić moją mamę i tatę, że czasami późno w nocy mnie odbierają z PASO i że wiesz, że Boże, mnie biorą do PASO. Znowu pojechać. To tyle. Kochani, ja wam dziękuję. Pięknie wyglądacie, a państwu Akademia Muzyki Pazareski Symfonii Orkiestra, Szkoła Muzyczna, inny wymiar edukacji. 773-467-9000. To jest ważne. Sami państwo słyszeliście i widzieliście, że inny wymiar nauki, że można być dobrym człowiekiem dzięki muzyce, jeszcze lepszym. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie. Dziękuję brawo. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.